Dzisiaj wysłałem SMS-a do was rano. To słowo, które też tak dotknęło mnie z Ewangelii Łukasza o tym, jak ta wdowa, ona dała, a reszta tylko dokładała. Ona dawała pieniądze, a oni tylko dokładali. To jest ciekawe, bo to są zupełnie różne słowa. I Jezus, on zawsze zwracał uwagę na to, co dotyczy intencji serca człowieka. Wielu ludzi dawało na świątynię, ale to było tylko dokładanie. Oni robili to z poczucia obowiązku. A ona nie. Ona była uboga. Dla wielu ludzi słowo ubogi oznacza biedny. A to jest inne słowo. Biedny to nie jest ubogi. Tak jest napisane błogosławienie ubocy w duchu. Uboki w duchu. To jest to same słowo tutaj. Uboki to znaczy pokładający swoją nadzieję w Bogu. To jest uboki. Rozumiecie? Ubóstwo. Tak? To jest pokładanie nadziei w Bogu. Bieda to jest przekleństwo związane z brakiem. Uboki w duchu. Tak? To jest ktoś, kto na poziomie ducha pokłada nadzieję w Bogu. W naszym języku wszystko się miesza. Polski język jest fenomenem pomieszania. Ale ona była uboga i ona pokładała nadzieję w Bogu. To chodziło o to. To było najpierw, to było to najważniejsze. To, że pokładała nadzieję w Bogu. Dlatego nie miała żadnego problemu z dawaniem. Jak ktoś pokłada nadzieję w Bogu, to nie ma problemu z dawaniem. Rozumiecie? A jak ktoś dokłada tylko, tak naprawdę on czegoś oczekuje, albo też robi coś z poczucia obowiązku, gdzieś być może podczas tego nawet strachem jakimś.